Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, jak spękana zeschła ziemia, w czas posuchy wody łaknie. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę, bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niż mi życie. Boże, jesteś Ciebie z troską szukam. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. Wielki dlatego może, że tak dużo czasu trwa, 40 dni. Ale przede wszystkim ten post jest wielki, bo ma przyczynić się do wielkich rzeczy w naszym życiu. Przede wszystkim do tego, aby ten rozwój duchowy w naszym codziennym życiu był wielki, by postęp ku Panu Bogu, ku temu, do czego zmierzamy, był rzeczywiście imponujący. Dlatego starajmy się, moi drodzy, nie tylko w jakiś taki minimalny sposób praktykować może jakieś uczynki pokutne, modlitewne w Wielkim Poście, ale naprawdę nie w naszym sercu będzie pragnienie osiągnięcia wielkich rzeczy. Tą największą jest nasze odkupienie, jest nasze zbawienie. Mszę Świętą sprawuje w intencji dziękczynnej pani Teresa Tomicka. Chyba nawet dzisiaj kończy 70 lat. To podobnie jak nasz ksiądz Marek. A więc z jednego roku są. Jest to okazja do tego, by na pewno Bogu dziękować za każdy dzień, za 70 lat życia, pewnie za swoich rodziców, za swoich bliskich, za całą rodzinę i za wszystkie łaski, dary duchowe i te łaski, które otrzymują dla naszego ciała. Ale też prosimy, by rzeczywiście ten rozwój duchowy, to trwanie przy Bogu, Pan Bóg umacniał, abyśmy wytrwali do końca. Niech Pan Bóg też udziela siły, zdrowia i wszystkiego tego, czego pragniemy, a pragniemy pewnie tylko dobrych rzeczy. Niech Matka Najświętsza również wstawia się przed tronem Majestatu Bożego w tych wszystkich intencjach. Abyśmy godnie mogli przeżywać Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się.
Boże źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz Refidi, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to nas wyprowadziłeś z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamieniują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud, weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w niebie, idź. Oto ja stanę przy tobie na skalę, na Chorebie. Uderz w skałę, aby płynie w niej woda i lud zaspokoi swe pragnienia. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ tutaj wrócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: czy Pan jest rzeczywiście pośród nas, czy też nie? Oto Słowo Boże. Bogu niech będzie. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stajmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowaliśmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć,
tylko z największą trudnością. Chociaż może za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do pewnego samarytańskiego miasta, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub swojemu synowi. Była tam zaś źródło. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wodę. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kto jest ten, który ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, jego synowie, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan złego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. O wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówimy: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Dzisiejsza Ewangelia świętego Jana dla nas współczesnych ludzi może być troszkę za trudna, ale można ją uprościć i powiedzieć, że jest świadectwo, dzięki któremu wierzymy. Ponieważ w tej chwili ta niedowiarstwo, właściwie wątpienie i podważanie wszystkiego już tak zaszło daleko, że trzeba w jakiś sposób zastanowić się,
dlaczego, a może podświadomie, ulegamy takiemu osłabieniu naszej wiary. Ja znajduję wyjście, może to nie jest tego, ale w tym, co się stało w fizyce już kilkadziesiąt lat temu. Mianowicie w tej chwili już jest w fizyce teoria kwantowa. Ona jest wyrażana w twórczości filmowej, bo filmy te fantastyczne nie są jakimiś bajkami, to są dokumenty. Ostatnio byłem na, to już jest trzecia część, Kwantomanii. To była premiera niedawno, 17 lutego. No, bardzo ciekawa wizja tego, co jest kreowane. Otóż, tak mówiąc po laicku, prosto, teoria kwantowa mówi, że myśl może zmaterializować się. Myśl może się zmaterializować. W tej chwili podpieram się, bo ukazała się książka naszego fizyka, młodego jeszcze, mianowicie Tomasza Dragana, który w taki sposób popularny tym się zajmuje. Myśl może się zmaterializować. Ono się stwierdza w takim powiedzeniu, które słyszałem w kręgu niemieckim, kiedy nieraz, może zacznę od takiego dowcipu, jest sąsiad i ma potrzebę jakiegoś pożyczenia u sąsiada. Na przykład, no, młotek. I mówi tak, no, gdzieś mój zaginął, pójdę do niego pożyczę. Ale on mi chyba nie pożyczy, to jest taki skąpiec. Nie, ale może pożyczy, może będzie miał dobry dzień. I tak rozważa, rozważa i kreuje tę rzeczywistość. I w końcu przychodzi do sąsiada i mówi, a mam cię w nosie, nie pożyczaj mi młotka. Tamten zdumiony, kreuje się rzeczywistość. Dlatego ono się stwierdza w powiedzeniu, jeżeli będziemy się spodziewali czegoś złego, to na pewno to się zdarzy. A jeżeli będziemy spodziewali się czegoś dobrego, to może się zdarzyć. No proste i tyle lat temu jest powiedzenie, które mamy oczywiście do czynienia. Mnie to też rozbawiło sytuacja z urzędnikiem pewnym, kiedy się składa podanie i tenże urzędnik, no, dobrze czyta, no ale nie ja decyduję, mówi, no ale może być, że zostanie sprawa odmownie załatwiona. Już urzędnik kreuje rzeczywistość. Ja mówię, być może. Nie można to emocjonalnie podchodzić. No dziwna jest rzecz, taki opór w tych ludziach, kiedy można było powiedzieć, że lepiej jednak powiedzieć, że sprawa może być negatywna. Ostatnio rozmawiałem z osobą, która no, jest taka szczera, kobieta naiwna może nawet mimo wieku. Otóż na rok przed emeryturą chcą ją zwolnić z pracy. Czy można do tego podchodzić na zasadzie, no jak to katolicy, jak to mogą mieć? No jak to jest? Nie, nie można tego tak kreować. Po prostu ludzie mają już tak stępione instynkty tego przez różne oczywiście rzeczy, że działają w panice. Mając perspektywę czegoś, że ja mogę być zwolniony, to może wypchniemy kogoś, kto jest starszy, no może słabszy, a może niech już sobie pójdzie. Nie, tego nie można moralnie. No i w tym wypadku ważne jest, tak jak w tej Ewangelii jest, Samarytanki spotkanie, które było dla niej, ale i dla całej społeczności przewrotem, no doradcy do kogoś, kto jest. To niekoniecznie jest oczywiście ten, który za to, tylko zaraz, zaraz trzeba wykreować. Aha, jest osoba, wprawdzie to jest w Warszawie, ale spróbujemy telefonicznie. Poświęciła czas, bo też mogła na to nie. Wyjaśniła, że nie ma żadnych podstaw. Trzeba po prostu prawnie to bronić się. Po to jest prawo. Przed działaniem. Naprawdę po to jest prawo, bo no inaczej by nasze życie zamieniło się w dżunglę. Taka jest nasza natura. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca, którego mądrość i miłosierdzie trwa na wieki, skierujmy nasze wspólne prośby o charyzmatycznych hierarchów dla naszego Kościoła. Ciebie prosimy. O sumiennych, praworządnych przywódców całych narodów. Ciebie prosimy. O dar męstwa dla nękanych z powodu wiary w Chrystusa. Ciebie prosimy. O życie wieczne dla wszystkich naszych zmarłych. Ciebie prosimy. Także polecamy intencję dziękczynną, prosząc Boga o wszelkie łaski, dobro, zdrowie, wytrwałość, siłę, dar także miłości do Boga i ludzi. Prosimy o to wszystko dla Pani Teresy Tomickiej, która obchodzi swoje 70. urodziny. Ciebie prosimy. Także prośmy o dar mądrości dla nas w przeżywaniu czasu Wielkiego Postu. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, wysłuchaj wołania wspólnoty ochrzczonych. Bez Ciebie bowiem nic nie możemy uczynić. Prosimy, wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, prosząc Samarytankę o podanie wody, już ją obdarzył łaską wiary i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. Dlatego składamy Tobie dziękczynienie i razem z aniołami głosimy Twoją chwałę, wołając: Święty, święty, święty. Święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy, wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie,
abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Mariana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
krzyżu sromotnie wisiało. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Informacje duszpasterskie, intencje w tym tygodniu. Chciałbym zaznaczyć na początku, że w tym tygodniu oprócz czwartku nie będzie mszy o 17. Tylko w czwartek będzie o 17. Porządek będzie, że 17.30 adoracja czy nasze nowenny i msza będzie o godzinie 18. I tak, w poniedziałek o 16 msza w DPS-ie, o 17.30 adoracja i następnie kolejna nowenna do świętego Józefa. O godzinie 18 za świętej pamięci Kazimierza Lalika w drugą rocznicę śmierci. We wtorek o 16 msza w DPS-ie, o 17 adoracja i nowenna, o 18 za świętej pamięci Tadeusza Dybiocha. O mszę świętą proszą rodziny Stasiaków, Karolaków oraz Paszkiewiczów. W środę rano o 7 msza w DPS-ie,
o 16 w Jacni za świętej pamięci Krystynę Kniaś o mszę świętą prosi rodzina monastyrskich. O 17.30 najpierw będzie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, następnie krótka adoracja i tuż przed mszą o 18 nowenna kolejna do świętego Józefa. O 18 w środę za świętej pamięci Jana Łaszkiewicza o mszę świętą prosi syn i synowa. W czwartek o 16 msza w DPS-ie, o 17 za świętej pamięci Mariannę Buryło o mszę świętą prosi rodzina Kostrupców oraz Szczerbińskich. O 17.30 adoracja i nowenna do świętego Józefa. O godzinie 18 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Tadeusza Skurę. O mszę świętą prosi rodzina Serafinów. Druga za świętej pamięci Romana Szykułę. O mszę świętą proszą wnuki. W piątek o 16 msza święta w DPS-ie i tam będzie msza święta za świętej pamięci Tadeusza Skurę. O tę mszę świętą proszą dzieci. Oczywiście pół godziny wcześniej w DPS-ie Droga Krzyżowa. O 17.30 Droga Krzyżowa i jeszcze nowenna do świętego Józefa. O godzinie 18 intencja zbiorowa do Bożego Miłosierdzia. Dla tych, którzy chcą być na Drodze Krzyżowej, jeszcze raz przypomnę, w piątek nie ma mszy o 17, jest msza o godzinie 18, poprzedzona Drogą Krzyżową. W sobotę o 16 msza w DPS-ie, o 17.30 adoracja i już ostatnia nowenna przed uroczystością ku czci świętego Józefa. Następnie o godzinie 18 za świętej pamięci Józefa Buciora to intencja imieninowa i o 19 jak zwykle msza święta w sanatorium. Przyszła niedziela to już, kochani, czwarta niedziela Wielkiego Postu. To niedziela Letare, niedziela radości. Następna, przypomnę, to już czarna niedziela i następna to już niedziela palmowa i przed którą mamy rekolekcje, czwartek, piątek i sobota przed niedzielą palmową, w sobotę oczywiście dzień spowiedzi. A w przyszłą niedzielę, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu o 7.45 za świętej pamięci Józefa Czesławę i za zmarłych z rodziny Szykulskich. O 9 w Jacni za świętej pamięci Józefa Juszczaka. O 10.15 w Potoczku za świętej pamięci Jana Dudka. O 11.30 za świętej pamięci Leszka Pańko w 11. rocznicę śmierci po mszy świętej Gorzkie Żale. O 16 msza w DPS-ie, o godzinie 18 za świętej pamięci Stanisławę Władysława Antoniego, zmarłych z rodziny Pakułów. Przypominam, dzisiaj po mszy o 11.30 kolejne spotkanie formacyjne młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania, które będzie miało miejsce, przypomnę po raz kolejny, 2 lipca, to jest niedziela, o godzinie 15. Natomiast za tydzień w niedzielę po mszy o 11 mamy spotkanie formacyjne dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej, a że jest to trzecia niedziela miesiąca, tacę przeznaczamy na ogrzewanie naszego kościoła. 2 dni temu chyba było tak bardzo ciepło, w dzień nawet o godzinie, w ciągu dnia nawet 16 stopni było, a nagle tutaj w nocy mróz, ale kochani, mamy w kościele 12 stopni, więc zimna się specjalnie nie boimy. Jutro w poniedziałek przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka. Dziękujemy Panu Bogu i modlimy się w intencji naszego papieża. W czwartek, jak zwykle, po mszy o godzinie 18 mamy spotkanie Legionu Maryi. I na zakończenie chciałbym bardzo gorąco podziękować rodzinie państwa Molendów z ulicy Sanatoryjnej za ofiarowanie dużej szafy na ubrania liturgiczne. Ta szafa jest tam już zmontowana w tym pomieszczeniu w wieży kościelnej. Będzie rzeczywiście można tych różnych rzeczy tam sporo umieścić. Jeszcze raz za to serdeczne Bóg zapłać. Gdyby ktoś planował w przyszłości też wymianę mebli, to jeszcze z jedną czy nawet dwie szafy chętnie byśmy tutaj przygarnęli, bo tych rzeczy tak się już dużo nazbierało. To wszystko tak porozkładane w różnych miejscach. Byłby przy okazji w ten sposób porządek. Gdyby ktoś miał też taki słupek jak na książki, tam też różne rzeczy można poukładać. Jak ktoś ma wyrzucić gdzieś tam na śmietnik, to rzeczywiście to się nam tam może jeszcze przydać. I na zakończenie chciałbym w imieniu nas wszystkich złożyć Pani Teresie najlepsze życzenia urodzinowe. Przypomnę jeszcze raz,
Pani Teresa jest mieszkanką naszego domu pomocy społecznej i Pani Teresa to jest ta, która na wózku jeździ, jest tutaj razem z nami. Też przypomnę, że to moja sąsiadka z moich stron rodzinnych. No tak losy się potoczyły, że dalej mieszkamy koło siebie i Bogu niech będą dzięki. Pani Tereso, nie zawsze jest łatwo, bo nie tylko chodzi o zdrowie fizyczne, którego brakuje, ale też o to wnętrze. Dlatego na pierwszym miejscu niech Pan Bóg udzieli takiej radości ducha i takiego pokoju wewnętrznego, że wszystkie te cierpienia, kłopoty, zmartwienia będą jakby na drugim czy nawet trzecim miejscu. Niech Pan Bóg pozwoli rzeczywiście doświadczać tego pokoju w sercu. Oczywiście życzymy jak najlepszego zdrowia, niech Pan Bóg wspomaga, by mogła Pani tutaj z nami jak najczęściej być na mszy świętej. Wszystko, co dobre, niech Pan Bóg Pani Tereso w Pani życiu spełni. I zaśpiewajmy. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. Teresa ofiarowała, tu chyba jest 5 kilo cukierków, ale jest Wielki Post, więc jeszcze nie częstujemy cukierkami dzieci na święta wielkanocne. Myślę, że Pani Teresa wyrazi zgodę. Będą dzieci mogły nawet wziąć sobie 2 cukierki. Jeszcze przypomnę, do nabycia są baranki czekoladowe, jako może być ozdoba do koszyczka, kiedy będziemy święcić pokarmy w Wielką Sobotę. I też są paschaliki, które możemy wykorzystać w Wielką Sobotę na liturgii, ale także z tym paschalikiem możemy udać się na groby naszych bliskich i tę świeczkę tam zostawić. Niech się pali razem z naszą modlitwą. I na zakończenie, moi kochani, prośmy, aby Bóg dał nam siłę wyboru w naszym życiu tylko tego, co dobre. Będziemy cały czas kuszeni i jesteśmy, byśmy mieli złe myśli, złe słowa, by komuś dokuczyć, czasami szpilę wbić, prawda? No różne są nasze pragnienia i postawy. Czasami mąż z żoną się pokłóci, żeby nastało pojednanie i zgoda. To prośmy o tę właśnie łaskę. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce o wszelkich niegodziwości i zasadzku Twojego Ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Życzę dobrej niedzieli i całego tygodnia. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze.